Dziś Kościół mobilizuje Was do tego, abyście zapragnęli walczyć o miłość większą nad tę, na którą Was stać. Mobilizuje nas do walki o wyższą miarę sprawiedliwości, aby sprawiedliwość nasza obfitowała więcej wobec Boga i braci, własnej duszy, umysłu, woli i serca, własnego człowieczeństwa i zadania w narodzie, w państwie, w rodzinie ludzkiej, wszędzie. Nie stanie się to bez krzyża. Kardynał Stefan Wyszyński, 28 września, środa. Dzień dobry, bądź dobry wieczór. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj bez Bogusi dzielę się z Wami słowem z dziennika duchowego Alicji Lęczewskiej, Rozmów z Panem Jezusem. A słowo na dzień dzisiejszy jest: otóż to takie. Sercem można więcej dobra uczynić niż dłońmi. Porównaj to, co stało się na 5. i 6. stacji mojej drogi krzyżowej. Spójrz także na to, jak ukazana jest droga ofiary całkowitej, którą pokazuje cała droga krzyżowa, a szczególnie stacje 10., 11. i 12. Trzeba oddać to, co się posiada, troskę o warunki życia. Trzeba oddać swoje ciało, troskę o siebie. Oddać wszelkie dobra otrzymane od świata w wolności swojej i ludzi, w sferze niematerialnej, opinie, tytuły. I dopiero wtedy można oddać w całkowitej wolności swoją duszę Bogu, w najwyższym akcie miłości i ekspiacji. Ostatnie stacje są znakiem powrotu duszy do tego, który ją stworzył, a ciałem do ziemi, z której zostało wzięte. Powrót do odwiecznego porządku i ukojenia, jakie uczynił Bóg w swojej mądrości. Uczy się w prostocie serca ukazywać prawdę o mnie. Nie dociekaj tego, co będzie. Przyjmuj to, co jest. Z Ewangelii Marka, 12 rozdział, 17 wers. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Kropka. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobrego czasu. Siemanko. Z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. Cześć. Fiu, fiu.